Identyfikator podmiotu. SCP-999. Klasa podmiotu. Bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-999 może swobodnie poruszać się po obiekcie, gdy tylko ma na to ochotę, lecz w innym wypadku musi przebywać w swojej zagrodzie. Podmiot nie może opuszczać swojej zagrody w nocy, ani nigdy wychodzić poza teren placówki. Zagroda musi być utrzymywana w czystości, a pokarm uzupełniany dwa razy dziennie. Personelowi pozwala się przebywać na terenie przechowalni SCP-999 pod warunkiem, że nie ma aktualnie przydzielonych innych zadań lub ma przerwę. Obiekt należy zabawiać, gdy jest znudzony, i mówić do niego spokojnym, opanowanym głosem. Opis. SCP-999 to wielka, bezkształtna, galaretowata masa półprzeźroczystego, pomarańczowego śluzu, ważąca około 54 kg, o konsystencji przypominającej masło orzechowe. Rozmiar i kształt obiektu ciągle ulega zmianie, ale przez większość czasu ma rozmiar wielkiej pufy. SCP-999 składa się z substancji na bazie oleju nieznanych współczesnej nauce. Z wyjątkiem cienkiej, przeźroczystej błony otaczającej pomarańczową masę, obiekt nie posiada żadnych narządów mowy. Obiekt zachowuje się jak niezwykle pogodny pies. Gdy ktoś zbliży się do SCP-999, zareaguje on niezwykle radośnie, ślizgając się i skacząc po najbliższej osobie, przytulając ją parą niby nóżek, jednocześnie pieszcząc jej twarz trzecią niby nóżką. Wydaje przy tym wysokie, przypominające gaworzenie dźwięki. Błona SCP-999 wydziela przyjemną woń, zależną od tego, z kim wchodzi w interakcję. Odnotowane zapachy to m.in. czekolada, świeże pranie, bekon, róże oraz ciastolina Play-Doh. Dotykanie błony SCP-999 wywołuje u niego euforię, o sile zależnej od czasu kontaktu i pozostającej na długo po jego zerwaniu. Ulubioną czynność obiektu stanowią łaskotkowe zapasy, zazwyczaj polegające na całkowitym pokryciu ciała osoby, z którą się bawi, od szyi w dół, a następnie łaskotaniu jej, dopóki ta nie poprosi, by przestał, jednakże nie zawsze się jej słucha. O ile obiekt wchodzi w interakcję z każdym, zdaje się być najbardziej zainteresowany osobami nieszczęśliwymi lub skrzywdzonymi w jakiś sposób. Personel cierpiący z powodu depresji po kontakcie ze SCP-999 został całkowicie wyleczony i stał się pozytywnie nastawiony do życia. Rozważa się możliwość stosowania glutków SCP-999 jako antydepresanta. Dodatkowo SCP-999 zdaje się kochać wszystkie zwierzęta, a szczególnie ludzi, odmawiając spożywania mięsa, a nawet ryzykując własne życie, by ratować innych, rzucając się nawet przed osobę, by przyjąć lecący w jej stronę pocisk. Poziom inteligencji podmiotu nie został jeszcze ustalony. Pomimo iż jego zachowanie jest dziecinne, wydaje się, że rozumie on ludzką mowę oraz większość nowoczesnej technologii, włączając w to broń palną. Dieta podmiotu składa się całkowicie ze słodyczy. M&M'sy i Necco Waffles należą do jego ulubionych. Pokarm przyjmuje w sposób podobny do ameby. Dodatek 999A. Raport z eksperymentu, w trakcie którego SCP-682 został wystawiony na działanie SCP-999 w nadziei, że pomoże to okiełznać jego furię. SCP-999 został wpuszczony na teren przechowalni SCP-682. SCP-999 natychmiast pełznie w kierunku SCP-682. Co to ma być? SCP-999 skacze jak pies naprzeciwko SCP-682, wydając wysokie, piskliwe dźwięki. Odrażające. SCP-682 natychmiast depcze SCP-999, kompletnie go spłaszczając. Personel miał już przerwać eksperyment, gdy nagle SCP-682 ponownie przemówił. Co to jest? Czuję drgnienie. Widać, jak SCP-999 pełznie między palcami SCP-682 wzdłuż jego ciała i dookoła jego szyi, a następnie zaczął ją delikatnie ocierać swoimi niby nóżkami. Szeroki uśmiech powoli pojawił się na twarzy SCP-682.
czuję się taki szczęśliwy. Szczęśliwy. SCP-682 powtarza słowo szczęśliwy przez kilka minut, śmiejąc się sporadycznie, po czym przerodziło się w to w nieustający śmiech. W końcu SCP-682 zaczyna tarzać się po ziemi, uderzając swoim ogonem o ziemię z niebezpieczną siłą. Koniec! Przestań schodzić! SCP-682 i SCP-999 kontynuują walkę na łaskotki, dopóki SCP-682 w końcu nie pada na ziemię wyczerpany i zapada w sen z czymś, przypominającym uśmiech na jego twarzy. Po 15 minutach bez żadnej aktywności, dwóch pracowników klasy D wchodzi do pomieszczenia, by pozyskać SCP-999. Gdy SCP-999 zostaje usunięty, SCP-682 budzi się natychmiast i uwalnia niezdefiniowaną falę energii ze swojego ciała, śmiejąc się przy tym maniakalnie. Wszyscy członkowie personelu w zasięgu fali upadają w obezwładniającym ataku śmiechu, pozwalając SCP-682 uciec i wyrządzić po drodze istną rzeź. W międzyczasie SCP-999 szybko ratuje tak wielu członków personelu, jak tylko potrafi, zabierając ich w bezpieczne miejsce, bo trząsnęli się po fali śmiechu. W tym czasie pozostali agenci powstrzymali i ponownie zabezpieczyli SCP-682. Pomimo szkód, jakie wyrządził SCP-682, SCP-999 nie okazuje żadnego strachu i wykonał gest sugerujący, że chce się ponownie bawić z SCP-682. Jednakże SCP-682 stwierdził, że ta mała cuchnąca gotowata papka może umrzeć. Notatka od doktora. Pomijając fakt, że test się nie powiódł i zakończył tragedią, to była najśmieszniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek widziałem. Nigdy nie sądziłem, że nadejdzie dzień, w którym uznam SCP-682 za słodziaka. Proszę wysłać mi kopię taśm bezpieczeństwa tak szybko, jak to tylko możliwe. Ta mała cuchnąca gotowata papka może i umrzeć.